Moje kochane dzieci, jest takie miejsce na świecie, gdzie smutne są drzewa, gdzie ptak nie śpiewa, z rozpaczy płacze wiewiórka, a dzięciu wyrywa sobie piórka. Krainą tą zła królowa włada, okrutna wiedźma, to nie przesada. Z powodu zatrutej gleby, powietrza i wody, brakuje tu zdrowia i urody. Teraz przenieśmy się do kraju, w którym drzewa zielone i ptaki wesoło śpiewają, gdzie rzeka czysta, przejrzysta płynie, a cała kraina z czystości i hodowli karpia słynie. O dolinę karpie dbamy, piękną przyrodą się zachwycamy. Jest dużo stawów, małych i dużych, które do chowu karpia tu służą. Karpi tu mnóstwo, w tym doskonały karp królewski, piękny, wspaniały. Są tutaj też inne ciekawe cuda, które w dolinie spotkać się uda. Latem też można złowić karpika, więc nie zapomnij zabrać spławika. Śnieżka o stawy swe dbała i zdrowiutkie karpie z nich miała. Co rano krasnale z wielkim trudem nosiły wodę z pobliskich źródeł. Patrzcie, jaka czysta, smaczna, zdrowa i przejrzysta. A kto pije taką wodę i zjada karpiki młode, ten ma zdrowie i urodę. Lustereczko moje, pytam cię codziennie, czy jest ktoś na świecie piękniejszy ode mnie? W dolinie karpia mieszka jasnowłosa i najpiękniejsza królewna, Śnieżka. Uciekło ode mnie zdrowie i uroda. Dokąd poszły? Kto mi powie? Tam ich szukaj, gdzie tafle stawów śnią, a karpie w nich buszują bez końca, od wschodu do zachodu słońca. Gdy przeżyć piękna i młoda, wizyta u Śnieżki w dolinie karpia tego ci dodam. Gdzie czapla, ślepowrun, bąk i bączek mieszkają, a krasnale pyszne potrawy z ryb przyrządzają. Zła królowa rady lusterka posłuchała i do Śnieżki, do doliny karpia się udała. Witaj, królowo, podam ci szklankę źródlanej wody, to dla ochłody i urody. Tymczasem krasnale moje kucharskie ubrały stroje, przygotują rybną potrawę, która uchodzi za pełną smaku i zdrowia strawę. Trzy karpie opłukane, z łusek oczyszczone, troszkę posolone, równo pokrojone. Cztery ziarenka ziela angielskiego i dwie duże łyżki soku cytrynowego. Przyrządzić karmel z cukru, dwie łyżki rumiane, wymieszać zimną wodą i zagotowane. Wlać do sosu i pamiętać, by wprost do sosu wlać nalewki wiśniowe. Tak robiło wielu. Na koniec zasmażka, masło, mąka rumiana, wymieszana z wywarem i do sosu wlać. Jeszcze chwilę gotować i przypieprzyć pieprzem. Życzę, niech smakuje z bąką w sosie najlepsze. Może karp pozatorsku upędzony, może jabłecznik radoczański?
Wiedźma wszystkiego spróbowała. Myślę, że jej posmakowało. Bierze lusterko. Oczom nie wierzy. Nowe oblicze swe w nim ujrzała. Jeszcze ukradkiem na lustro spogląda i nową twarzyczkę swą ogląda. Zobaczywszy swe odbicie, pomyślałam sobie skrycie, że piękno mej urody zależy od zdrowej wody, a spożywanie karpia zatorskiego doda siły i zdrowia do życia mojego. Zakrasnali i moją namową, zła królowa zacznie żyć zgodnie z naturą, a jeśli postąpi tak, to doskonały da wszystkim znak, że bardzo jest nam bliska zdrowie